Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, zabieram Was dzisiaj do mojego miasteczka. My mieszkamy tak troszkę na odludziu, ale 10 km od domu jest przeurokliwe miasteczko. No takie może nie miasteczko, bo ma ponad 38 tysięcy mieszkańców, więc aż takie małe nie jest, ale jest naprawdę urokliwe. Z plażą, bardzo ładną, nie za dużą, ale bardzo ładną, spokojną plażą z mariną, czyli z taką zatoką, gdzie i statki przypływają, i łódki są. No naprawdę urokliwe, a jest piękne słońce, mimo że jest tylko 4 stopnie, więc myślę, że to jest ten moment, w którym można to miasteczko pokazać, będzie się lepiej prezentowało. Muszę kilka rzeczy załatwić, więc nie tylko jadę po to, żeby Wam je pokazać, ale muszę kilka rzeczy załatwić, coś tam kupić, coś tam wymienić. Podjadę do rzeźnika, ponieważ potrzebuję taką prawdziwą, dobrą szynkę, bo chcę zrobić dzisiaj pizzę domowej roboty. No, nie ukrywając, że taka szynka od rzeźnika to po prostu pachnie. No i smakuje po prostu o niebo, niebo lepiej. I to można naprawdę wyczuć nawet na pizzy. Pizzę jemy nieczęsto, bo to nie jest najzdrowsze jedzenie, ale Henryk jest dzisiaj w parku cały dzień, więc przez cały dzień nic nie będzie jadł, więc myślę, że zasługuje na dobry obiad i myślę, że z takiej pizzy się ucieszy. Do zobaczenia za chwilę, jak już gdzieś zaparkuję, to pójdziecie razem ze mną. Chciałam Wam pokazać plażę, ale widzę, że jakiś tutaj jest plac budowy i nie wiem, czy się dostanę. Zaraz zobaczymy za ogrodzenie. Ewentualnie przepraszam za głos, ale widzę, że mi się chyba mikrofon rozładował, który sobie wczepiłam. Zobaczcie, jak fajnie, dosłownie 10 km od domu. To żadna odległość. Tu jest mój kawałek plaży. Dość mocno wieje, więc nie wiem, czy nie będę zagłuszana. No mówię, mikrofon mi się wyłączył. Ale tutaj sobie plażuję czasami, bo wiadomo, że tutaj nie ma pięknej pogody 2 miesiące latem, więc jak są dni akurat słoneczne, a akurat mam wolne, to mogę sobie tutaj podjechać. Spokojnie, ładnie, czysto. Tam dalej są toalety. Nawet jest chyba prysznic. Zobaczcie. 10 km od domu. No ale oczywiście to Bałtyk, to nie jest Morze Śródziemne. Więc woda jest jaka jest. Kowie wchodzą do wody? Oczywiście. Podziwiam, podziwiam. Bo dla mnie woda to 30 stopni. Dlatego właśnie w tym Bałtyku to nieczęsto się ja pływam. Zobaczcie, jak fajnie. I to jest to miasto, małe miasto, które się nazywa Kyl. Założone w 1111 roku. Więc jest wiele budynków takich naprawdę starych, słodkich, malutkich. Do którego
sami powozimy do ślubu. Zobaczcie, już wiosenne, wielkanocne dekoracje, jakże urokliwe. Zobaczcie, 1619 rok. Się zawsze tutaj targ z różnymi takimi domowej roboty wyborami. Jak urokliwie. No i któż nie zna tego sklepu? Flying Tiger Copenhagen. Mnóstwo restauracji i kafejek. I taki port. Jeszcze się z wami nie żegnam, bo przyjechałam do domu, zjadłam, zabieram pieski, idziemy do stajni, ogarnąć stajnię, potem pewnie wprowadzić konie, a potem zabieram się za pizzę i no i właśnie myślę, że wam pokażę, jak mi wyszła.